Dobra. Co to kurwa było? Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i dzisiaj kolejny już odcinek z gry Hello Neighbor, czyli mojej i waszej ulubionej gry, czyli gry, która przejęła ostatnio internety, a ja bardzo dobrze się w niej bawię, chociaż ostatni odcinek był naprawdę dla mnie całkiem mało ciekawy. Dzisiaj porobimy kolejne ciekawe rzeczy. Intro! Pod ostatnim odcinkiem prosiłem was o 300 łapek w górę. To był taka granica, co do której miał się odcinek pojawić lub nie. Mówiłem, że jeżeli będzie 350, to będę przeszczęśliwy, odcinek pojawi się szybciej. Wbiliście ponad 420, z tego co patrzę na ten moment. Niestety w ostatnich dniach dość dużo streamowałem i było z tym dużo problemów, więc od razu was zapraszam na streama codziennie w tym tygodniu od 15 do 19. Zapraszam, może będzie częściej. Zobaczymy. Na razie testujemy, na razie jest bardzo fajnie na streamach. Dobrze się bawimy, gramy w dużo gier i graliśmy też chwilkę, bo chwilkę z 10-15 minut w Hello Neighbor w poprzednim, znaczy na live'ie, na tym właśnie live'ie. I tam pokazaliście mi fajnego buga z przylatywaniem do innego domku. I to zrobimy też. Nie wiem, czy w tym odcinku, bo w tym odcinku chcę w końcu przejść tą grę. Myślę, że trzeci odcinek na przejście gry to jest całkiem dobry odcinek. Wiem już, jak to zrobić. Zobaczymy tylko, czy mi się to uda. Najpierw spróbuję bez oszukiwania. Jeżeli znowu będzie dla mnie za ciężko, to go zbugujemy. Bo okazało się, że w poprzednim odcinku prawdopodobnie udało mi się go zbugować jakimś cudem i znowu mnie nie atakował, dlatego zrobiłem tak dużo. Myślę, że już wiem, jak go zbugować specjalnie, więc jeżeli nie będzie nam szło, to to zrobimy. Na razie spróbujemy bez bugowania, więc zaczynajmy. Ja już pamiętam, że tutaj gdzieś było 8, tak? A tu było 3 na górze. To już robiliśmy w poprzednim odcinku, więc myślę, że to nie jest zbyt duży problem, żeby znowu to zacząć robić. I teraz tak, musimy wejść tutaj. Zobaczmy tylko, czy nie ma go gdzieś tutaj. No nie, jeszcze nas nie widział, więc naprawdę idzie całkiem spoko. Aha. Nie wziąłem broni. Nie wziąłem broni. On powinien już mniej więcej wiedzieć, gdzie jesteśmy. Ale jeszcze go nie było widać, więc spoko. I teraz tak, to trzeba dać tutaj. Trzeba nacisnąć. Aha, ale wyłączyłem prąd. A bez prądu tego raczej nie zrobię, nie? Odpalamy? Nie, nie odpalamy. Jak się w to wsiada? Tu E. Dobra, nie wiem, co porobiłem. Coś popsułem. Jak to się odpala? Dobra, złapał mnie dość szybko i troszkę się przestraszyłem, ale to nie zmienia faktu, że naprawdę nie poszło nam źle, poszło nam dużo lepiej, poszło mi dużo lepiej niż w poprzednich odcinkach. Dzisiaj za zadanie będziemy mieli właśnie wejść w ten, do tych oto drzwi. Ja wiem, jak to zrobić, mam plan, nie wiem, co jest po drugiej stronie, bo wy dużo mi pomagaliście w komentarzach pod spodem, pod filmami, mam nadzieję, że dalej będziecie to robić. Nie wiem, co jest pod spodem, ale myślę, że uda mi się do tego jakoś dojść. Dobra, są. I teraz tak, jeden zestrzelony. Tamtych nie mogłem trafić. Dobra, trzech trafiłem niby. No i kluczyk powinien być. O, jest kluczyk. Dobra. I to jest kluczyk od tej kłódki. Tego wcześniej nie wiedziałem. Więc teraz już wiem. I tutaj jest sekretny pokój tego otóż pana. O kurde, tutaj jeszcze nie byłem i nie wiem do końca, czego tu się mogę spodziewać. Widzę tu jakiś obrazek, na którym jest on i jakiś jego kolega, z tego co widzę. Tutaj są pułapki, pułapki, pułapki. Co może być w szafie? Czy jest coś w szafie? Nie ma nic w szafie. Dobra. Co to kurwa było? Dobra, więc jeszcze raz musimy to zamknąć. Dobra, udało się to zamknąć. I tutaj jest jakieś przejście. I z tego co wiem, to... Okej, to te śmieci. To przejście będziemy musieli przejść, jeżeli mogę to tak nazwać, rozwalić za pomocą młotu pneumatycznego. A młot pneumatyczny jest, z tego co wiem, w łazience. Żeby go nie było w tej łazience, bo pamiętam kiedyś był taki jeden raz, kiedy on się kąpał w łazience. Dobra, mamy to. Weźmy to i wiem, że tędy można przejść. A, widzicie jakie... Dobra, udało nam się go zbugować w tym. Czyli całkiem przypadkowo. Nie wiem w sumie jakim prawem, bo on tu był od początku. Sam się zbugował. Więc nie muszę go bugować i nie powiecie mi, że oszukuję, bo on sam się zbugował. Mógłbym iść spać, ale tak czy siak
Zrobiłem już dużo tutaj samemu, więc teraz po prostu mogę sobie iść i wykopać, rozwalić tą ścianę, która była gdzieś tutaj. Już wam powiem, tak, to było tutaj. Wiem tylko tyle i w sumie bardzo mnie to cieszy, że nasz kolega jest już zablokowany i my możemy wejść do sekretnego pokoju. Dobra, wejdziemy do sekretnego pokoju. Tak jest, da się to rozwalić tym młotem pneumatycznym, tylko tak niezbyt za bardzo. A nie, no, nawet to idzie, nawet idzie, więc spoko. Mogę to jak najszybciej rozwalić. Rozwaliłem tutaj tą cegiełkę, też bym chciał cegiełkę. Dobra, rozwaliliśmy sobie drzwi i dzięki temu... Co ja robię? Weszliśmy do sekretnego pokoju i tutaj co jest? Tu jest jeszcze jeden młot pneumatyczny, ale... Co to jest za obrazek? Halo? Czy tutaj coś nam grozi? Nie, ale prawdopodobnie nie, ale... O, nauczmy się robić jeszcze ten... Blokować te... Blokować się nauczmy drzwi przy okazji, skoro już jesteśmy... Może ja nie wiem, może ja muszę jakoś inaczej podnieść... Te... No nie, no... Czemu nie mogę zablokować tych drzwi? Tamte mi się udało, a tych nie mogę. Dobra, mniejsza. I tutaj... Jest manekin, który bawi się misiem. Znaczy, w sumie bawi się. To tak jakby było jego dziecko, a to jest jakby jego żona może. Weźmy to krzesło, wyrzucimy je tutaj. Zobaczmy, gdzie to... Co to jest za pokój? Okej. No, czyli to jest naprawdę... No nie, no, ten obrazek mnie rozwala po prostu. What the fuck? Czemu ten ktoś liże ogórka, jakby to był... sami dobrze wiecie co. To jest złe. Tutaj... Jakaś żaba robi kupę. Też średnio. Tutaj dwa pieski na słoneczku sobie siedzą i patrzą na wyrwaną, odgryzioną nogę. Prawdopodobnie człowieka, no raczej tak. Więc też dziwne. Tutaj jakiś jeżyk z jakąś włóczką wbitą w siebie. Tutaj przecięty misiek. Tutaj kotek... Ptaszek i w sumie nic takiego strasznego. Tutaj jakaś pań, jakiś zombiaczek. Tutaj jest jakiś młody chłoptaś, który się ładnie uśmiecha. Tutaj świnka Pepa i jabłuszka. I deszczyk. Tutaj, nie no, bardzo ładne są te obrazki. Muszę przyznać, są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Tutaj jest jakiś pan na tęczy. Tutaj, nie wiem kto, jakiś czerwononosy. Tutaj wróżka. O, tu jaka ładna rodzinka. Tutaj jest jakiś obrazek. Kluczyk. Ogień. Misiek plus ogień równa się kluczyk. Ej, tu też jest jakiś kluczyk. Tylko do czego ten kluczyk może być? Weźmy też miśka. Bo skoro miś plus ogień równa się kluczyk. Wy mi mówiliście, że jak znajdę gdzieś miśka, to żebym go włożył do... Czy wy słyszeliście głos otwierających się drzwi? Że gdy znajdę miśkę, żebym go włożył do ognia. Do tego pieca tam chyba na dole, nie? To miało być to, co wy chcieliście ode mnie, żebym zrobił. No dobra, więc to jest ten tajemny pokój. Co to jest tutaj? Może tu jest jakiś napis? Ha, 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 el, lel. Lel. Więc tutaj już chyba nic więcej nie znajdziemy. Znaleźliśmy już ten tajemny pokój. Wszystko raczej zrobiliśmy, co w tym odcinku chcieliśmy. Może nie do końca. Bo podobno... Czekajcie. Podobno... To jest kluczyk. Tak mi się wydaje. To może być kluczyk od tej kłódki. Tak jest. Dobra. Czyli skoro to już jest kluczyk od tej kłódki, a Stefan jest zbugowany, to teraz tym młotkiem... Z tego co pamiętam, wtedy ściągaliśmy tutaj te deseczki. Tak? Czekajcie. Op. Łop. Uhu! Czyli skończymy grę. Tak jak wam powiedziałem, w tym odcinku kończymy grę. Pięknie. I możemy teraz otworzyć. Nasz Stefan dalej jest zbugowany, więc nic tutaj ciekawszego już chyba nie znajdę. Myślę, że to jest dobry czas na skończenie gry. Będzie jeszcze na pewno jeden odcinek, w którym poeksplorujemy troszkę i zrobimy tego, pójdziemy do tego drugiego domku, zrobimy tego buga. Ale wydaje mi się, że większość rzeczy, które mogłem, to już zrobiłem. Więc czas zakończyć ten odcinek i czas zakończyć grę. Więc otwórzmy te drzwi.
Okej. I co? What the fuck? Aha. I to już. Dobra ludziska, jestem naprawdę prawdziwie zaskoczony tym, co się wydarzyło w tym odcinku. Zrobiłem naprawdę dużo, udało nam się zbugować go, chociaż nie było takiego planu. Ale to zakończenie, no naprawdę tego się nie spodziewałem. Napiszcie mi, co jeszcze muszę zrobić w tej grze w następnym odcinku. Na pewno będzie to z tym śmietnikiem i lataniem do drugiego domku. Może zrobimy to z tym miśkiem, może jest jakiś, może coś, to naprawdę coś tam się daje. Może są jeszcze jakieś ciekawe sekrety, więc dajcie mi znać. Grę udało mi się przejść. Po poprzednim odcinku naprawdę zwątpiłem w to, czy mi się to uda, ale jednak jakoś się udało, nie było to wcale takie trudne, ale trzeba było po prostu wiedzieć. Trzeba było wiedzieć, bo bardzo ciężko jest tutaj domyślać się pewnych rzeczy. Dajcie mi znać co i jak. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Pod ostatnim odcinkiem prosiłem was o 350 łapek. Wy wbiliście ponad 400, więc myślę, że jeżeli chcecie jeszcze taki, jeszcze jeden odcinek, ewentualnie dwa, ewentualnie 14, to zostawcie łapkę w górę. 400. Byłoby naprawdę fajnie. Nie zmuszam. Ale 400 byłoby super i wtedy wleci następny odcinek. Na dzisiaj to już wszystko. Wy zostawcie jak zawsze łapkę w górę, jeżeli się podobało, łapkę w dół, jeżeli się nie podobało. Na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.